Przypomnijmy, 5 października w Zespole Szkół imienia Henryka Sienkiewicza otwarto ekopracownię, która została wyposażona w nowe meble, pomoce dydaktyczne, ale i również dekoracje. Teraz uczniowie Sienkiewicza mogą poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz uczyć się o ochronie przyrody i zielonej energii w nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Ale nauczycielom zależy także na tym, aby młodzież czerpała tę wiedzę również poza murami szkoły. Dlatego dzisiaj uczniowie wybrali się do lasu. Jedna z grup zajęła się pobieraniem próbek gleby. Życzyłabym sobie, żeby właśnie to były lekcje typowe, więc mam nadzieję, że przez cały rok te lekcje, które będą się odbywały gdzieś w terenie, nie skończą się na tym roku, tylko będą to takie lekcje cykliczne. A dlaczego dzisiaj w lesie? Otóż jest to pierwszy z warsztatów, który jest realizowany w ramach programu Ekopracownia, a dokładnie z tytułu ekologiczni. I dzisiaj akurat jesteśmy na warsztatach z gleboznawstwa, badamy profil glebowy, badamy pH gleby. Akurat te warsztaty polegały na tym, że pierwsza część już taka teoretyczna odbyła się w pracowni, natomiast dzisiaj przenosimy tą naszą wiedzę tutaj na teren leśny. Druga grupa uczniów zajęła się badaniem czystości powietrza pod kątem zawartości tlenku siarki, wykorzystując przy tym organizmy wskaźnikowe, takie jak porosty. Bo one są bardzo wrażliwe na właśnie zawartość tlenku siarki w powietrzu. Wykorzystujemy sobie do tego tak określoną, która obowiązuje, skala porostowa. Tak? Tam wyróżniamy 7 stref. Strefa pierwsza to jest najwyższe stężenie tlenku siarki. Strefa siódma to praktycznie tego tlenku siarki nie ma. I co my teraz robimy? Mamy karty pracy. Uczniowie są podzieleni na grupy i ich zadaniem jest znaleźć różnego rodzaju porosty, różne gatunki porostów, które głównie na drzewach tutaj występują. I mają za zadanie przyporządkować, jaki to jest gatunek i w jakiej strefie on występuje. I w ten sposób mniej więcej określimy, jakie stężenie tlenku siarki jest tutaj akurat na tym terenie. W kolejnych dniach wybierzemy się na spacer wokół szkoły, zrobimy to samo wokół szkoły i porównamy, gdzie jest czystsze powietrze. Takie lekcje zdecydowanie przypadły uczniom do gustu. Wszyscy wykazali się dużym zaangażowaniem w badania terenowe. Znaleźliśmy w szóstej grupie, w strefie, tak, chrobotek, który miał 12 cm długości oraz odnożycę mączystą, która miała 7 cm długości. Świadczy o tym, że w tej tutaj, na tym terenie jest mniejsza zawartość tlenku siarki, dzięki czemu mogą takie wystąpić rośliny. Organizmy. Ale byliśmy dosłownie 50 metrów dalej i sytuacja już bliżej ulicy i sytuacja już nie wyglądała tak ciekawie, bo która strefa była bliżej ulicy? Przypomnijcie. Strefa trzecia i czwarta. Trzecia i czwarta, czyli tam widać było, że to stężenie siarki jest wyższe, tlenków siarki jest wyższe. Czyli bardziej zanieczyszczone. Tak, i porosty, jeżeli chodzi o różnorodność, były bardziej skromne, jeżeli chodzi o ich ciało, czyli plechę, też była mniej rozwinięta. No tutaj znaleźliśmy takie nasze hura, to nie oderywaliśmy, to leżało na ziemi i to jest właśnie strefa szósta, czyli tutaj można pełną piersią oddychać. Takie lekcje w Sienkiewiczu będą się odbywały cyklicznie. Zajęcia w lesie były przeprowadzone we współpracy z Nadleśnictwem Gościno.